Cześć kochani, słuchajcie, mój mąż odzyskał konto na YouTubie, swój kanał, Emil Koszty Budowy wraca i słuchajcie, chcielibyśmy podziękować też serdecznie Marcinowi. Marcin, kurczę, za Twoją świetną pomoc, wielkie, ogromne serducho dla Ciebie. Poświęciłeś nam mnóstwo czasu. Oczywiście Twoja żona pewnie też co chwilę mówi, jak tam my, bo non-stop się odzywamy, non-stop wyzwanialiśmy od samego rana. Także czy to był piątek, świątek, czy sobota, czy niedziela, my w kontakcie. Dzięki bardzo. Kochani, także słuchajcie, oczywiście podziękowania na Emila kanale będą dla osób, które nas wspierały. Wspieraliście nas, youtuberzy, widzowie, dzięki wielkie. I kochani, zapraszam na Emila kanał, ponieważ mówię, został odzyskany, gdzie naprawdę się tego nie spodziewaliśmy, bo myśleliśmy, że przepadł. Dlatego Emil intensywnie zaczął działać na moim kanale. Jednak dzisiaj była taka niespodzianka, bardzo miła, że naprawdę support, YouTube support, Google sobie poradzili, zrobili, stanęli na wysokości zadania. Także pozdrawiamy i zapraszam na Emil Koszty Budowy. Słuchajcie, jeszcze nie tak Wam powiem. Nie byłabym sobą, gdybym się nie zareklamowała. Wczoraj byliśmy na zakupach, zrobiliśmy filmik. Nie mieliśmy czasu, żeby tutaj go Wam wrzucić, ale już za chwileczkę się pojawi. Koszty życia. Słuchajcie, tak sobie myślę, że 2 miesiące nagrywania naszych takich normalnych zakupów, bez żadnej tam spiny, czyli wszystko, co kupuję na co dzień, włącznie z czasami, jak się wyjdzie gdzieś, to jakimś trunkiem, także słuchajcie, czy z jakimiś, jak właśnie mówię, takie podstawowe produkty. 2 miesiące, dzień w dzień, jak będziemy coś dokupywać, będziemy podsumowywać i zobaczycie takie całe porównanie, łącznie z rachunkami, także naprawdę warto mnie śledzić. No i ja Wam chcę pokazać rzeczywiście, ile my wydajemy w ciągu, nie wiem, tygodnia, miesiąca, ale to będzie takie podsumowanie 2-miesięczne. Pa, pa! Jak się podobało, łapki w górę, subskrybujcie, dzięki bardzo. Do zobaczenia.